Tyk, zaczynamy. De dobrodzieju, wytłumacz mi, co tu się najlepszego robi, dzieje? Jak to, co się dzieje? Bo ja już jestem stary, mam reumatyzm, bolą mnie nadgarstki od spinania się po tej linie. Ja chcę mieć porządne wejście, jak porządny człowiek do bazy. Dobrodzieju, zawsze to samo. Na chwilę poszedłem spać, a ty znowu lunatykujesz i robisz jakieś głupoty. Nie. Ostatnio ci Jessica Cross, a teraz co? Jessica Cross, to wszystko Jessica Cross postawiła, musimy to wybudować, no. Tak! Ja nie wiem po prostu. Tak. Znowu się zdrzemnę, a obudzę się kiedyś w trumnie, jak tak dalej pójdzie, de dobrodzieju. No, to już jest mój projekcik budowlany. Trumna dla Bladeusza. No dobra, tak czy siak, dzisiaj, jako że resztę życia w The Forest... Strasznie. Resztę życia w The Forest spędzimy na biomie zimowym. Musimy zadbać o nasz dom. Czyli musimy się raz, że wyposażyć w bardzo potężne sarny. Ej, a jak zrobić ultra super tą dzidę? Ultra, no tam kości, normalną dzidę musisz mieć. I kurde, nie wiem co jeszcze. Jakaś Indendiary upgraded. Nie wiem jak to się no, robi. No, upgraded spray. Indengiary. Co to jest indengiary? Nie mogę z kością nic. Chyba nie z kością. Tak. Dobra. Jego. Zobacz sobie w tym, w dzienniku masz te przepisy i tam powinno być upgraded spear. Tak powinno być, wydaje mi się. A ja biorę piłę w doń i robię hałas. Jak zwykle jakieś głupoty pod podstaw przetrwania. Kogo to w ogóle obchodzi? Nie mnie. Kto by to czytał? No, kto by to czytał? Na pewno nie ja. Ja takich rzeczy nie czytam. Dobra. To są same jakieś głupoty. No. I myk! To tu mamy głupota. Upgrade 3 bones. Jedna z mi... No faktycznie jest jakieś upgrade 3 bones. Podobno. Dobra. Jakaś upgraded spear. A to nie wiem, czy ja tego nie wiem. Nie jest to. Upgrade, to jest to. Chyba nie ma już bardziej. No dobra, do dobrodzieju, to ty zajmij się. O kurde, skoczyłem sobie i. Ach, szkoda gadać. No, nie za mocno. To ty. Nie za mocno. O Boże, sarna mi wpadła prosto w moje łapska. No to bierz ją. No prawie, ucieka. Ajajaj, najgorzej. O Boże, ty sarno. Nie, no kurde, sarna mnie robi w balona. Sarna. A, ja swoją zabiłem. Normalnie. Ja też. Dobrze. Dobra, musimy trochę na sarny zapolować, ponieważ życie na biomie zimno. Zimowym jest strasznie zimne. Ej, ale... Czy my się... Ale co? O nie, zapomniałem, jak my... Ja miałem cztery paski tego... Pask, no, tych saren i wszystko mi zbyli kanibale, jak żeśmy tu szli, bo cymbały mnie goniły cały czas. No nie, no po prostu... Ja nie mam pytań do tych ludzi. Najgorzej. A czekaj, mówiłem. Więcej drewna. Ty weź się do roboty, chwytaj wózek i trzeba tutaj pełno drewna nawieźć. Ja a nie tam jakieś wirtualne sarny będzie polować. Ja tu pracuję. Spokojnie. Tutaj ma być pełno drewna nawiezione. Zaraz to zrobię. Ale to... najpierw muszę zadbać o jedną rzecz. Jak czemu to wybudować? Ja nie, co to jest w ogóle? Co ty tam próbujesz wybudować? Nie widzę właśnie. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Masz patyk jeden? Mam. Chodź tutaj na chwilę. Ale ci nie dam. Daj patyka jednego. No chodź, tylko jeden. Dobra, niech będzie. Tylko tym razem. Dobra, gdzie? Poczekaj, tutaj, tutaj, o tu. Tutaj daj patyk. Tu. O. No. Idealnie. Ja to, to nie zła praca. Ja myślałem, że coś dobrego kombinował, a ten wieszał łeb sarny na Tyrolce. Priorytet od Sika w budowaniu. Normalnie, nie mam pytań. No nie, no po prostu z tym człowiekiem. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Kurde, ja tam po kolejną rundę drewna, to muszę zrobić to luksusowe wejście do bazy, bo tak. Nie no, łeb sarny. Myślałem, że nie wiem, ognisko buduje, bo umiera z zimna coś. Survival. Nie, głowa sardy. No tak. Ale w sumie, to skoro już jeden łeb postawiliśmy, to musimy postawić drugi. O nie, znikło. Tuż nie. O, miałem łeb sarny przed oczami, znikło. Muszę kolejną sarnę tutaj ściąć, no nic, trudno. Więcej no, ja muszę... drewna. Ja muszę po prostu trochę tych saren wytegować, bo generalnie to jest zimno po prostu w tej, co nie? No, jest zimno. Ach, pięknie. Jakby tak drzewa nie zaczęły odrastać, aż smutno się zrobiło. No, wycinamy w takim zawrotnym tempie te...
trochę chce jeszcze ciszę grę, bo piła chodzi za, znaczy podgłośnie, bo piła chodzi stanowczo za cicho. Podgłośnie piłę, bo co ty? No. Widzowie będą później narzekać, że w ogóle nie słychać, kiedy piłujesz, Bladuszy, tam widziałem, pełno komentarzy było. No właśnie, też tak zauważyłem, że narzekają. I pamiętaj, no, żeby mieć na sobie swój akwalung, bo wtedy nic nie tak. widać. Bez akwalungu no, znaczy wszystko jest zasłonięte. Tak, dokładnie. Miej swój akwarung, bo bez akwarungu nic nie widać. Też to słyszałem. Dobrze, że nie przypomniałeś, dobrodzieju, kurde. Dobra, i tutaj jedziemy i myk. Dobra, jest kolejne drewno. Najlepiej. Ach, idealnie. Dobra, 23 na 27. No dobrze, już prawie to mamy, ale nie mogę się doczekać, nie będę tam chodził. Jakby co? Najlepiej. Tutaj dobrodzieju pościnałem kilka drzewek, więc możesz przejść i je zabrać. Dobrze, jadę. Już jadę, nazbierać. No. Ej, my już tą wycinką to prawie do swojej bazy doszliśmy. Sam jesteś do swojej bazy, no wysoko w górach. No zobacz. Nie, nie, to jest daleko, to jest Fata Morgana to jest. Fata Morgana na śniegu, słyszałem o tym zjawisku, tak. Tak, przecież do nas, Fata Morgana. Przecież my jesteśmy daleko, wysoko w górach, tak, tu nie ma cywilizacji. Oczywiście. To by się pomyliło znowu. No, znowu musiałem się napić. No, znowu się najebałeś. Jak zawsze. Dobra, tutaj to zbierzemy, ale to tam będzie wyglądać pięknie, taka baza będzie, a nie mogę się doczekać po prostu, żeby tutaj wejść na te schody, zjeżdżalnie z bazy, górską zimową bazę. Dobrze, tutaj, więcej. Dobra. Tu, budowanie domków, cyk. Budowanie. Budowanie domków. Budowa. Tu budujemy i przez 4000 odcinków coś wybudujemy. Dobrze. Bo budowanie to najlepsza rzecz. Budować każdy chce. No. Jest! No. Tak to testuję, jak to wygląda. A widzowie mówili, że to odcinek będzie nudny. Nie sądzę. No normalnie, jakie wejście do bazy mamy, ty to musisz zobaczyć. Weź tam trochę tego drewna nazbieraj, bo tam generalnie jeszcze strasznie dużo leży, żeby by się zmarnowało. No to chwytaj wózek i jedziemy z tym koksem, dawaj śmiało. No, tutaj jeszcze ten, platformę pomóż zbudować, typiarzu. Dobra. No. Tyk. Już do roboty, ja sprawdzę tym nasze wejście nowe. Dobra, elegancko. O kurde, ale po luksusie, co nie? Chociaż wolałem nasze zwykłe wejście. Oj, to ty będziesz używał sobie liny, a ja będę luksusowo sobie wchodził po... Jak biedak. Prawdziwi twardziele. Wchodzą po linie. Dobra, jeszcze teraz tylko tą platformę. Ej, ale czy to tam... Nie, chyba jest dobrze. Bierz wózek po drewno, lecimy, typiarzu, tam dużo drewna się wala. I myk, turbo. Tu 1000 na godzinę. Ale zanim... Fajnie by było, jakby można było jakieś takie te wózki tak łączyć ze sobą. Że takie kolejki by się ciągło, mutanda by się do tego zaprzęgło. No można było. To by było wspaniałe, ale niestety tak się nie da. Można, ale ci nie mówiłem co po prostu o tym. Za... Po co ty tu wózek stawiałeś? Bo mamy za mało. No dobra. No. Zasada mówi, wózków nigdy za wiele. A jak można więcej, to stawiaj. Dobra, no to ładuję. No i gdzie to drewno? Ja tu w ogóle drewno już nie widzę. No jak, to tam pełno tyś naścinałem. No. Dawaj. Tu niżej, o tutaj patrz ile drewna. Co ty typiasz? Zobacz ile tu się wala. Dobra. No, tu chamilion jest tak na moje oko. Ja tutaj z tej strony jeszcze widzę, że zbieram. Cyk. Podjadę sobie tam trochę bardziej, bliżej. Kurde, znowu zaczyna się ściemniać. Co ten dzień tak szybko zleciał? Ej, właśnie, jakoś tak szybko ten dzień zleciał, co nie? Nie wiem, tutaj chyba... Bo zimą dni są o wiele krótsze. No tak, ma to sens. Chyba tak. Ma to sens. I jaki ładny księżyc, bardzo ładne widoki. A widzisz? A mówiłem. Pięknie. Czemu nie mogę tego wsadzić? Co? Już jest pełny? No chyba nie. Jak? Przecież to nie jest pełne.
No, co za... Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Tu, 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 tu. Ale ciemnica mała. No, tak trochę. Ej, czy to jest shop pracz? To jest shop. Brakuje nam shopa pracza, przyjeżdż do naszej tej głowicy. Co? Głowicy? Ej, gdzie był ten shop pracz? Przed chwilą go tu widziałem. No chodzą shopy, chodzą. Ej, ale gdzie? Przed chwilą on tu była, zgubiłem go. Przecież shop pracz, potrzebujemy głowy shopa. Jest! Shopie pracze, wyzywam cię! Na pojedynek śmierci! Łuk! Jestem pośledzony, nie mogę trafić już tego. No kurde, jest ten. I powolutku. Yes! Wracamy do bazy. Na początku strzały zbiorę, żeby się nie zbudowały. Gdzieś tu. Dobra. Chop pracz. Nareszcie. No, do dobrodzieju. Ogłaszam ci nasze nowe trofeum. Natychmiast. Natychmiast zamontuj ten wieszak na chopę pracze. Dobrze, już to robię. No, ponieważ dzisiaj nowe trofeum zawita w nasze miejsce. Szybko doprowadził. Tutaj po drugiej stronie trolki, czy w środku domku. A dobra, w środku powiesimy. Domku. Tutaj powiesimy. Dobry pomysł. Ale jak tu wiatr w ogóle hula. Ja nic, tu tak, tak piździ. Tak, gdzie to jest? Head trophy. Wieszaj. O, znaczy, najlepiej. Wsuwa się. I my, shop pracz. Największy zdobycz. Najlepiej. Dobra, no, to zrobione. To ja rozumiem. To 16 na 24. No dobrze. A to już luz. Dobra, dawaj tam z kolejnym tym wózkiem. Ej, a za ile będziemy mogli spać, czy nie możemy teraz spać? Chyba jeszcze nie możemy, wiesz, bo spaliśmy dopiero nie? Co. Tak. Kurde, mi się co wydaje. Za ten? A ja bym się zdrzemnął na przykład i co teraz? Będziesz tylko spał i spał! Pracować trzeba! No, bez pracy nie ma kołaczy, tak to mawiają. Ej nie, zaraz będziemy mogli się zdrzemnąć, ty. A, no to dobra, no to już tam wracam. Pyk. Nawrót. I do Zmieniłem przodu. Zimowy domek na kolor niebieski. W ogóle nie nadaliśmy odpowiednim kolorom odpowiednim domkom. Każdy domek powinien mieć inny kolor. Co ty gadasz? No zobacz, bo na ten dom ma czerwony, a ten ma teraz niebieski. Widzisz to? No, widzę, widzę. No, to będziemy mogli okiełznąć, będziemy mogli się orientować w terenie. A, najlepiej. No. Dobra. O nie, kanibale! Kanibale przyszli! No nie, miało być tak bezpiecznie. Dobrze, że mamy bazę na podwyższeniu. Dobra, jeden nie zrobi zagrożenia. Zaraz się go pozbędę. Dobrze, ej, ale faktycznie. Było tak bezpiecznie przez tyle lat i nagle przestało być bezpiecznie? Najgorzej. Niedobrze. Dobra, spalę ciało, zanim przyjdą posiłki. A może obiad z kanibali? No dobra, jednak. Co tam znowu, dobrodzieju, klikasz tam klawiaturę, odzywaj się. A, sorry, bo tutaj się skupiam się tak, no. Skupiam się, bardzo się skupiam. No i źle postawiłem, no co za cymbał. Czemu? Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, dawaj tutaj. A jakby to postawić, Myśl, dobrodzieju, myśl. To będzie wspaniałe, będziesz zadowolony. Będziesz bardzo zadowolony. No mam nadzieję. Dobra. Bo jak nie, to cię zwalniam. O! A, niestety. A jakbym czekali, tu mogę iść. Nie mogę. Boże, jaki wicher tu się zbiera. Jakieś nienormalne. A co ty myślałeś? To nie jest prosta gra dla prostych ludzi. O, nie. Czekaj. O, nie. A jakbym może... Musi być jakiś sposób. Dobra. Obiady się robią. Idealnie. Dobra. Ja tutaj zbliżam. Jeden kanibal nie zrobi tragedii. Jakby było ich więcej, to byłaby tragedia. Ale tak to luzik. Generalnie. Jak tam budowanie? No tak, próbuję postawić coś ciekawego, ale nie wychodzi mi.
A co ty chcesz zrobić tutaj? Chcę postawić platformę tam, na tamtej skale, a następnie połączyć je takim samym mostem, dzięki któremu tutaj weszliśmy. I co, udało się? No właśnie, tak średnio. Bo jesteś upośledzony. Nie udało się, kurde. Co tam pozmontowałeś w skale teraz? Zmontowałem coś w skale? No, zobacz. Gdzie? Nic nie ma. No, jest młotek taki. To może jednak zmontowałem. Ej, no ja nic nie widzę. To ja nie wiem, coś chyba ostro zbugowałem. Ej, a może poczekaj. Jaką ty chcesz strzelać? No może... Ej, no coś, kurde, nie wiem. Gdzie jest ten młotek? Gdzieś to chyba za skałą się zrespiło. A jak wysoko? O kurde, spadłem! Pomóż mi. Gdzie nie, spadłeś? Ja nic, ktoś mnie bezeptał po prostu. No dobra, to no, może chciałem platformę postawić. Jest na pewno do zrobienia, jestem tego pewien. A jak to tutaj wygląda? Tam jest jakby... Ej, chodź spać, idziemy spać! Dobra, idziemy Piazu, spać. Chodź, idziemy dobra, spać. Dobra, wyśpijmy się. Zet. Piękna sprawa, piękna Tylko sprawa. Teraz tam młotek żeś zastawił w skalę. No właśnie, to jest takie... Nie wiem jak to zdjąć, bo ja tego nawet nie widzę. Czekaj, chyba żebym sobie HUD włączył. Bo ja mam wyłączone te ikonki. Show overlay icons. No jest ten młotek. Tylko gdzie on? No. Jest tam bardzo daleko. Jak żeś go tam postawił? No właśnie, nie wiem. Bo on jest tak daleko, że tam jakbym nawet chciał, to bym tam nie doszedł. Ale o, wiatrzysko tu jest na jak szczycie. Jak śnieg w ogóle pada, no nie? Nie, ja tam śniegu nie widzę. A nie, trochę pada faktycznie, o, trochę kropi. Myśmy... Zaraz, mam lepszy pomysł. No tak, tutaj jest idealna skała do tego, co próbujemy osiągnąć. Chociaż tam i tak nie wejdę, ale spróbuję. Ale tu jakoś wchodziliśmy gdzieś, to nie? Nie wiem, czy tu konkretnie. Nie, to było chyba z drugiej strony, wiesz? No, a co tutaj chcesz wejść na to? Myślisz, że się uda? Ale za niskie. Jasny gwint. No nie, jeszcze teraz nie mogę tego zdjąć, to nie, najgorzej. Ale żeś tu teraz, ty to jesteś po prostu... No, jak bo jesteś upośledzonym budowniczym, tak na moje tutaj, oko, co nie? No bo chcę takie fajne rzeczy zrobić, a gra mi nie pozwala, no! Jakby to zrobić? Do dobrodzieju, ja się nie poddam! Nie ma takiej opcji. No dobra, to się nie poddawaj. Ale ja idę zrobić rzeczy ważne i ważniejsze, czyli dzisiaj idę upolować jakieś sarny. Dobrze. Jakby to zrobić, to jest na pewno do zrobienia, ja to wiem, tylko muszę... Bierze królik, trochę piciu. Ej, nie mogę tego się napić, no nareszcie, na trochę piciu. No dawaj, proszę cię, może nie stukaj, kurde, ty piarzu, te klawiaturę. Ja tutaj się wspinam normalnie no. Po tych... O, dobra, dobrze. To teraz, jakbym tam to usunął, teraz tak, to będzie zbudowane, no jasne, tak. Później zrobimy taki most, no i później już będzie można tam wejść, tak, doskonale, dobrodzieju. Dobrze. Tak, to jest doskonały plan. No to do dobrodziej. Znowu się najebał. Więcej drewna. Mniej gadania, więcej drewna zbierania. Szybko. Niestety, w tej okolicy już nie ma drewna. Damy radę tutaj. Tylko jak ja mam tutaj, właśnie tutaj szybciutko. Dobrze. Zrobię jeszcze raz. Do góry. Mik. Muszę poszukać więcej desarnów, co nie? Dobrze, poszukaj więcej desarnów. Co? Gdzie to? Jak to? Wyłącz te ikonki. Tego to jest za dużo. Po prostu same flagi tutaj. Ktoś postawił za dużo tych wózków. Ja nie wiem. Dobra. Wózki to wózki. Wózki to nikomu podstawa survivalu. Tak. No dobra. Jako, że ty się świetnie bawisz, to ja też się świetnie bawię piłą. Dobrze. Ścinaj. Dawaj mnie tu więcej drewna. Ładuj. Bo trochę drzew odrosło, więc trzeba zrobić tutaj nowe wycinkę. Dobrze. O. No. Nowa super wycinka drewna. Myk. Dobra, to zrobione. Doskonale. I my kolejne drzewo wycięte. Tak jak widzowie uwielbiają. Najlepiej. No. Dobrze. O, dobra, biorę to.
Dobra, to teraz ile tego drewna potrzebujemy? 20 parę. Kurde, to dużo. To naprawdę dużo. Nieprawda. Dobra. Damy radę. Ścinaj, ścinaj. Dobrze, tak drewno. Właśnie robię. A z tego patyki wypadły, z tego drzewa coś ciąłeś. O kurde, idę po niego. O! Jak... Wózek mi tu świruje. Jak patyki, to biorę. Nie no, ale generalnie tu spokojnie jest na tym zimowym. Tam jeden raz bieg i tyle. Chyba zabłądził po prostu, wydaje mi się. No. Na sam nie wiedział, co czyni. To niezły muchomor. A zjem. I tego też. I myk. Dobra, jedziemy. Dalej, tutaj kolejny wózek. I do przodu od razu. Elegancko. Dobra, to zrobimy tutaj. Cyk, 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 cyk. Tam ci wszystkie drzewa pościnałem. Dzięki, zaraz to wszystko nazbieram. Wyzbieram, nazbieram. Mam nadzieję. Dobra, tutaj mamy to. Dobra, tu cyk. O, jagody nam urosły, ale jaja. A co ty myślałeś? Ja dbam tutaj o nasze te... Trochę są zbugowane, ale i tak fajne. Czemu są trochę zbugowane? No tak, owoce są obok krzaka. Dziwacznie to wygląda. Ale ja co ja tam wiem o jagodach? No właśnie, nie jesteś ogrodnikiem, więc nie wiesz. Dobra, tutaj jedziemy i rozładunek. Teraz będę robić, żeby wyjść. Ej. Dawaj. Co ty tam? Ja ci tu kilka drzew wyciąłem, co nie? Dobrze. Najlepiej docyń tu już to. Zwoź te... No kurde, właśnie do góry ty... No nie mogę, no po prostu ty... To jest jakieś upośledzone. Co ja... No? Po co ja to nawet buduję? Bo jesteś upośledzony. Dawaj. A, dobrze, udało się. Dobrze. I jeszcze kolejne. I teraz skoczę i myk na pełnej bombie. Dobra, udało się. Już mam technikę wypracowaną, jak tutaj wrzucać te... Kłody, upragnione. Dobra. I myk. Hops. Dobrze. I jeszcze raz. O. Dobrze. Ile tego jeszcze? Nie wiem. Nie mam pojęcia. 14 na 21, czyli jeszcze dużo. Dobra, 7 kłód. Jedziesz tam z wózkiem, czy ścinasz dalej? Nie, ścinam. No, ty chyba wariat jesteś. Trzeba najpierw to zwieść wszystko. Dobra, jadę. Jest tego tak dużo, że się nie da. Ile tutaj tego jest elegancko. Dobrze. Biorę. Cyk. Ty chyba coś tam kombinujesz, mój bratku Aqualung. Za cicho nie, tam siedzisz. Nic nie kombinuję, sobie to spokojnie robię drewno. Coś się, czuję, bracie, że kolejnego pranka na mnie szykujesz. No co, ja się na to nie zgodzę. Pranka. No. Tak, po cichutku. Nie, zasada braci Aqualung mówi jasno. Kiedy jeden z braci siedzi cicho, to znaczy, że drugi ma przerąbane. Dokładnie, tak właśnie mówią zasady braci Aqualung. Jeden coś kombinuje, a drugi siedzi cicho. Dobra, jeszcze tam podjadę. A to podjedź. Dobra, i myk. Debudowanie. Najbardziej ekscytująca seria, jaką ktokolwiek mógł sobie wymyślić. Myśleliście, że nudno będzie. Myliliście się. Serial 24 godziny to przy tym kołysanka. Dobra. Aż mi się bekło z wrażenia, to od tych emocji. No i kto tam tak tą spację wali? Ja nie wiem, no. No ja walę tą spację, nie wiem. No. No. Ej typia, że tu jest jakiś ten, tak mi się tu zbudować nie da. Tam się generalnie da zbudować. Nie, do tej drugiej wieży, najpierw tą pierwszą musimy zbudować. A nie, dałeś radę trochę zbudować. No to ty no, nie dałem. Jest mocarz, że jesteś trochę tam dałeś. Ale radę. Nie wiem jak. No właśnie, trochę tam wsadziłeś, no ale to dobrze. Najpierw tą wieżę zbudujemy i później mosty do nich i to już będzie lepiej zrobione, czekaj. I hop! Dobrze. I kolejny. Hop! Dobrze. I kolejny. Hop! No dawaj. O, i jeszcze jedna kłoda. Dawaj. Dasz radę. No dasz radę. Świeżutko. To nie jest takie proste do dobrodzieju. To nie jest. To jest najbardziej epicka, tajemna baza, do której nawet największy kanibal do nas nie dojdzie. Nawet jak już ją zbudujemy. Niedźwiedź polarny alkoholik się tu dokładnie nie dostanie.
Tak, Forest tagujemy. Tree Bridge. Tak. No. Imkniemy po następną porcję pysznych deseczek. Doskonale, tak jak zaplanowałem. Przez pole pustelnie, no, śnieżne. śnieżne. Dobra. Myk tutaj. Drzewa zabierać. Zawodnie turlające się drzewo po okolicy, nie z Bladeuszem. Nie ze mną takie numery. Dobra, dokładnie. Do góry. I ile na ten Tree Bridge potrzebujemy, żeby mieć dojście chociaż tam? 26! No to co to dla nas? W debudowa? To dla nas tyle. To my budujemy w ciągu 5 minut. Na śniadanie 26 ja biorę. No właśnie. Na śniadanie. Dobra. Jeśli nawet nie na obiad. Na obiad to więcej, bo to trzeba zjeść zdrowo. Dobra. Jakbyś mógł tam podjechać tymi kłodami później pod schody i zrobić tam ten Tree Bridge, to by nam bardzo pomogło. No nie wiem. Na pewno nie. Myślę, że są ważniejsze rzeczy. Nie, no ten znowu pewnie szukał basarda albo coś takiego. Nie, no zbieram tutaj. Dobrze, dobrze. Co dwie łapy do pracy. No. To nie jedna. To prawda. Dobra, tutaj już dojeżdżam do tego. O, witam. Dobra, daj mi jakoś, Boże, nie wiem. Zgnite mięso? No chyba u ciebie w domu. Tak, zgnite mięso jest dobre, jedz. A ja tymczasem sobie pościnam drzewa. Dobrze, więcej drzew nie zaszkodzi. My tą krainę tutaj po prostu kompletnie wyczyścimy. Tak jak powinno być. Co jak mówisz? Ten wózek też poleciał. Co mówisz? Też żebyśmy tutaj ten wycięli wszystkie drzewa. Wszystkie potem zniszczyli drzewa. I potem pięki zniszczyli? Dokładnie tak. Żeby nie było wcale drzew. Nigdy. Doskonały pomysł. Dobrodzieju, ty jak na coś wpadniesz, ja wiem, to wpadniesz. Ma się ten łeb do The Forest. The Forest? Chyba The Łyse Pole. Dobudowanie, The Łyse Pole. Dobra, to już mamy. Dwa wózki załadowane, jeszcze trzeci można załadować, tam widziałem gdzieś jest. Myk, jedziemy. Dalej mi się kondycję odnowi, bo tak to się nie da. Tak. Musisz więcej trenować. Taka prawda, de dobrodzieju. Rozleniwiłeś się ostatnio. Dobra. Na stare lata. No ja wiem, już w łupie w kościach, niesamowicie. Ale... I myk. Jedyne co mnie napawa, to myśl o tej cudownej bazie, do której wstęp będziemy mieli tylko my, żaden inny też kanibal. Tak myślę. Doskonale. Jedziemy sobie do bazy, do bazy, do bazy. Jedziemy sobie do naszej pięknej bazy, gdzie niedźwiedź polarny alkoholik nas nie tutaj dorwie. Podejdź na lepiej. Ej, co to jest? Co? Kanibal na mnie namruczał, to się przestraszyłem. O. Co nie? Kurde. Czyli jednak podchodzą pod te rejony. Oni muszą nas wyczuwać. Raz na milion lat. Mimo niskiej temperatury potrafili nas wytropić. Nie, nie, nie. Ej, nie. Jeden przyszedł. Jeden? Typiarzu! Czy kilku? Jeden. No dobrze. Na szczęście. Jeden 12. Przyszedł. Dobra, to mamy. Doskonale. Idealnie. Będą nogi na obiad. Najlepiej. Dobra, cyk. No, podnieś to. Dobra. Oh yeah. Jaka tutaj piękne będzie to most. Nie mogę się doczekać. Aż kolejny element budowy. O nie, połamałem sobie nogi. Najgorzej. Najgorzej. Dawaj mi tutaj. Dobra, i jedziemy po kolejny wózek. O, jest tu kanibal. Siema, witam. Dobra, na spokojnie. O, piękna sprawa. Ja nie wiem, znowu nas nawiedzają kanibale, a było tak spokojnie. No to jest nienormalne, czekaj, ja może lepiej sobie źle kałyknę, bo ja mam być tak bez kondycji, a oni tu biegają, to może się skończyć marnie.
Chodź tu, typiarzu. Nie ucieka, no do mnie leci cymbał. O, tu jest jeszcze jeden. Obiad przyszedł. Obiad. Gin obiedzie. No. No dawaj mnie tutaj. Co jest? Dobrze. Idealnie. Pięknie. Tu obiadek dawaj. Bladeusz robi. Gotuj. Robi. Obiadek pyszny. Lepiej, ja nie gotuję. 26, doskonale. Ja suszę. Dobrze, susz. Uwielbiam twoje wędzonki. Ma tak najlepsze. Pełnia aromatu. Cudownie. A jak? Dobra. 19 na 26, jeszcze trochę. Czyli jeszcze raz, 2, 6 będzie było tutaj. No nie, najgorzej, nie starczy. Najgorzej, po prostu ja nie wiem. A może starczy? 21? No to akurat 5. Co on się tak gapi? Co się gapisz? Ja tu buduję, proszę stąd wyjść, tu jest teren budowy. No też tak myślę. Syczący jakiś bałwan. Dobra, tutaj mamy. Myk! 23. O kurde, ale mnie rąbną. O, nie padnij tam. Proszę stąd odejść. Odejdź stąd. Dobra. Ale jakiś siłacz, kurde, ten no, był silny. Oni są mocni. No. Oni są silni. Przemocarni. Ja nie wiem, o co im chodzi. Luksusowo sobie tu spokojnie żyjemy. A oni znowu przeszkadzają. Czemu nie mogę? No wybuduj to. Gościu. Czemu nie mogę? No nie mów, że to się zbugowało. Najgorzej. Błagam, no daj mi... O, dobrze. Jest, doskonale. Bladeuszu, zobacz, ja jestem. Ha, ha! Jestem panem świata. No. O, typiarzu. Jak elegancko. No, teraz... O, a jakby tutaj... Czy mogę tu skoczyć? Dawaj, tutaj dalej robimy. No dawaj. Ej, no tu jest jakaś magiczna zapora. No nie mów. Nie, no najgorzej. Czekaj. Ajaj. Nie. Spadłem najgorzej. No nie. Ja nie wiem po prostu. Dobra, typiarzu, trzeba tutaj wybudować teraz. Dobra, tylko jak to wybudować? Jak patrz, tam wchodzisz na to, no. Bo na to musisz wejść, na tym, aha, jesteś na tym i skaczesz, no, sobie i budujesz. A, rozumiem. No. Ale, no to nie jest takie proste. A co ty myślałeś? To trzeba umieć. Skaczesz na to z rozbiegu i myk, i budujesz, kurde, to nie? Dobra. I myk, hop, i budujesz. A, dobra. No dobra. I myk. Niezłą technikę tutaj osiągnąłeś. No widzisz? No to już jest wyższe jazdy. I myk. Jest zbudowane! Dobrze, wybudowane. Teraz musimy zrobić most linowy łączący te dwie. O, dobrze. O, doskonale. Już jesteśmy blisko. Dobra. Ej, obiad jest skończony. Chodź tu się poczęstować. O, doskonale. Bierzemy to. Co sobie chcesz? Ja sobie wezmę tą zieloną nogę, moja ulubiona. O, idealnie. Ale nie była jeszcze gotowa, schowałem ją do plecaka. Nieważne, to zjem sobie. Tu są gotowe, tu po drugiej stronie jest więcej gotowych. Gotowe. Dobrze, to no, wezmę tą czerwoną nogę. Idealnie, pyszne. Doskonały wybór. Pyszne. No dobra. Myślę, że dokonaliśmy dobrego postępu w budowie. Ale jeszcze kawałek mostu tam. O kurde, no jak ty pierś mi bije? Co to tu ma być w ogóle? Tam normalnie jakiś wujitsu on chyba zna. Czekaj, tutaj zrobiliśmy. No. 24. Czyli potrzebujemy 2,5 wózka. Ale tam widzę piękną krainę. Jak tam postawimy domek. Nie, no to będzie najlepsze. Ajajaj. Będziesz zadowolony, Bladeusz. Kurde, co ich tutaj narąbało nagle, no może, co nie? Nie wiem, może ich... Może jakoś wytropili nas, ja nie wiem. No, tak spokojnie sobie tu żyliśmy w górach wysoko i nagle się ich tu nazbierało troszkę. Nie, no spokojnie. Już niedługo będziemy mieli taką bazę, że tam nikt nie wejdzie. No to prawda. I już widzę tą Tyrolkę, którą poprawimy w dół doliny, to będzie przecudowne. O tak. Ajajaj, nie mogę się doczekać. Poprawimy Tyrolkę, poprawimy. Dobrze. No, o, jak tu klimatycznie. No, bardzo ładnie, no nie? A tam można wejść tutaj na górę? Patrzyłeś? No właśnie próbowałem, ale się ześlizgnąłem, wiesz, tam próbowałem skakać. Spróbuj sobie poskakać tak po ściance. No, ale tak jakaś jest magiczna bariera. To chyba ta, no właśnie, jak w Gotiku. O kurde, ale życia straciłem. To zgadasz. Ale żyjesz. No. Żyjesz. No żyję. Trochę no jesteś tak, purpurowy od zimna, ale to nic. Ale żyję. Nie mam tylko niestety już leków.
Nie masz leków? To się, nie no, mam to leków. Się z tobą podzielę. Co a to się byś, podziel. Co byś by ze mnie zrobił, braciszko Akwalok? Nie wiem. O, proszę bardzo. Bo jak mi zginiesz, to wszystko będzie bez sensu. No dobra. Właśnie. No. No dobra, ty dobrodzieju, to co? Jeszcze tutaj chyba kawałek drewna, ale generalnie... Boże, jak dzisiaj spokojny odcinek był w sumie. No bardzo spokojny, takie debudowanie, 35 minut no. Epickiego budowania. Dobra, chyba wystarczy dzisiejszy odcinek, taki elo chyba, no. Co nie? No, dokończymy w następnym odcinku debudowa. Albo nigdy, albo elo.